Siema witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj ponownie palionowo witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie gdzieś łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał tam niżej, ten czerwony przycisk sprawdźcie, żeby był szary, ponieważ jak to zrobicie, będziecie na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, a filmy są codziennie. I teraz bardzo ważne informacje, za niedługo są walentynki, więc możecie się spodziewać czegoś wyjątkowego na pewno. Ale jeszcze nie mówię co, może wam jutro o tym powiem, albo kiedyś wam o tym powiem, nieważne. Jeżeli chcecie wiedzieć, to łapka w górę, a na pewno wam o tym powiem. Jak będzie dużo łapek w górę, to na następnym odcinku wam powiem, dobra? Super. Dobra, a dzisiaj witam was oczywiście na Palionowie, ponieważ dzisiaj są pewne fajne plany. Na samym początku chciałem wam bardzo serdecznie, prawda, podziękować za to, jak idą te filmy, ponieważ naprawdę mega fajnie idzie. Jesteśmy tak naprawdę z każdym filmem na karcie, na czasie, więc naprawdę mega fajnie. I cieszę się, że tak to idzie, cieszę się, że zostawiacie łapki w górę, to na pewno mi bardzo pomaga, więc to taki mój teraz, że tak powiem, okaz wdzięczności dla was po prostu, że no dziękuję wam po prostu, bo rzadko kiedy dziękuję za rzeczy i tak dalej. Też między innymi chciałem wam podziękować, że wbiliśmy 160 tysięcy subskrypcji. Lecimy teraz jak burza, więc mam nadzieję, że nie będzie się to zatrzymywać, że będziemy zdobywać nasze grono odbiorców coraz bardziej i szerzej. Także za niedługo będziemy mogli tutaj oglądać liczbę 200 tysięcy, no po prostu byłoby mega fajnie. Więc po prostu podsumowując, dziękuję za to, że jesteście. Czytam sobie komentarze, napiszcie w komentarzach, co tam u was, a ja sobie poczytam. Dobra, ale w każdym razie, jestem właśnie w moim magazynie, ponieważ tak jak wam powiedziałem, mam podziemną, prawda, tutaj, prawda, rzecz taką pod magazynem i troszkę tutaj pobudowałem i patrzcie, co zrobiłem. Jeszcze nie wiem, co w tych tunelach będzie, ale coś tutaj koniecznie muszę wybudować. Nie mam pojęcia, co to będzie, więc dajcie znać, co tutaj powinno być. Ja myślę, że tutaj można by było porobić różne takie rzeczy, typu jakaś fabryka trzciny, fabryka, nie wiem, jakieś kurcze pszenicy, inne takie rzeczy. No myślę, że tutaj fajnie by można było takie rzeczy zrobić, bo naprawdę fajnie te tunele tutaj wyglądają. Nie chcę tych tuneli ciągnąć przez całe Palionowo, byłoby to bardzo ciężkie. No nie chcę mi się tego robić, że to kiedyś robiliśmy. W ogóle mój fryz dzisiaj jest... żyje własnym życiem, nie zwracajcie na to uwagę. Te tunele nie będziemy ciągnąć przez całe Palionowo, tak jak robiliśmy to na poprzednim Palionowie. Zostawimy to, nie chcę mi się robić tych tuneli. Narobiłem się wtedy tyle, że serio śniły mi się po nocach te tunele, nie? Razem z Pennywise'em. Całe szczęście to już za nami, nie będziemy tych tuneli robić, ale wydaje mi się, że te po prostu tunele bym mógł wykorzystać do czegoś, żeby zrobić po prostu tutaj jakieś fajne rzeczy, wiecie. Zrobiłem to na taką długość, wszędzie jest tak samo, ale może to być krócej, no może to być dłużej, nie wiem, zobaczymy. Dajcie pomysły, co tutaj powinienem zrobić, bo koniecznie chciałbym tutaj coś zrobić, a jeszcze za bardzo nie mam pomysłu co, a wy na pewno będziecie mieli taki pomysł. Co się tu pozmieniało? Tu jeszcze zmieniłem skrzynkę, usunąłem stąd skrzynkę tak, żeby tutaj po prostu było przejście dalej i tutaj też coś można zrobić. Też jeszcze nie wiem, co tutaj zrobię, ale coś na pewno. I uwaga! Przyszedł ten wielki moment na Palionowie. Robię pierwszy diamentowy kill-off. Pierwszy diamentowy kill-off, który posłuży nam do tego, żeby zrobić, prawda, dzisiaj enchant. Enchant zrobimy w końcu, tylko ja nie mam patyków, nie mogę znaleźć patyków, halo. Nie mam patyków. Nie wierzę w to, naprawdę nie mam patyków. Nie, to się nie dzieje naprawdę. No nie, dobra, widzowie, musimy zdobyć w takim razie... O, zwykły jest... Co to jest? O, pamiętaj się. Nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale tak jak wam powiedziałem, słuchajcie, to jest też ważna rzecz, którą muszę powiedzieć. No, zbliżają się walentynki. I ostatnio, kurczę, Emilia coś tam pytała mnie właśnie, czy mam jakieś plany na walentynki i tak dalej. No i tak, kurczę, mnie troszkę zaskoczyła, nie? No bo jakby, no wydaje mi się, że mam plany, że chyba wiem, co zrobię. W sumie miałem plan taki, żeby po prostu zrobić taką romantyczną kolację, wiecie. No już kiedyś po prostu coś takiego zrobiłem, no i myślałem, że po prostu zrobię to znowu, żeby po prostu, wiecie, tak miło, czy coś takiego. Że po prostu zrobię romantyczną kolację, no i chyba to zrobię. Tylko nie chciałem jej tego wprost mówić, zaskoczyła mnie tym pytaniem, no bo w sumie ten, no i tu chyba mi pisze, żebym się opamiętał, żebym w końcu coś przygotował na walentynki. Nie wiem, ale tak jak powiedziałem wam na początku odcinka, możecie się spodziewać, że na pewno coś na walentynki zrobię i dotrzymam słowa, zrobię coś na walentynki, wymyślimy to razem, coś zrobimy. Wydaje mi się, że kolacja będzie najlepszym pomysłem na walentynki, że jakby no lepszej rzeczy chyba nie wymyślę, ale no to po prostu chyba, no chyba nie wiem, chyba po prostu kolację zrobię. No ale dzisiaj chciałem po prostu skupić się na tym, żeby móc zrobić ten en... Ja nie wierzę, co ja zrobiłem. O Boże, jak mi jest wstyd teraz. Jasny gwint. Nie wierzę. Nie wierzę. O kurde. Ale żem teraz pokazał klasę craftingową. Dobra, nieważne. Mamy diamentowy kilo, więc jesteśmy w stanie szybko zdobyć, prawda, jak to się nazywa, enchancik, żeby tutaj, prawda, móc zrobić coś. Więc ja na szybko zajdę do kopalni. Oczywiście nie chcę za długo w tej kopalni siedzieć, z tego powodu, że zależy mi tylko i wyłącznie na tym, żeby zdobyć po prostu ten, prawda, tak zwany obsydian. I jak już będziemy mieli obsydian, to tak naprawdę jestem spełniony. A tutaj obsydian nie będzie ciężko chyba zdobyć.
zdobyć, bo... O kurczę, już widziałem oczami wyobraźni, jak łamie nogi. Dobra, i tutaj wydaje mi się, że powinniśmy gdzieś to znaleźć. O nie, to jest tyle mobów. Ja nie chcę się z tymi mobami bić. Dobra, znajdźmy lawę. Widzę lawę, tylko kurczę, potrzebujemy też obsydian. Potrzebujemy tego obsydianu tylko 4. Nie będę robić portalu do Netheru, bo portal do Netheru już mamy. Stoi na środku palionowa, więc totalnie bez sensu byłoby robić portal do Netheru. Strasznie jasno jest w tej kopalni, naprawdę. To, że ktoś tutaj, prawda, rozstawił tyle pochodni, a nawet wiem kto, to na bank była Emilia. No to, kurde, w sumie ułatwia to... Co to było? Ej, coś mi uderzyło! Ja totalnie nie wiem, co to było! Ale jazda bez trzymanki, dobra, niesamowite. Dobra, zejdźmy tutaj na dół w takim razie. Czy tutaj gdzieś będzie jakaś, prawda... Jest! Mamy obsydian! Pokczam! Super! Jesteśmy w stanie w tym momencie zebrać sobie obsydian. Potrzebujemy, tak jak powiedziałem, tylko 4. Więc ja za chwilę tak naprawdę wracam z powrotem na górę. Wracam do swojego domku. Po to, żeby móc tam, prawda, zrobić to, co chcę zrobić. No bo o to tutaj chodzi, chcę zrobić enchancik. Ale to nie wszystko, co chciałbym dzisiaj zrobić, ponieważ bardzo chcę pójść też sprawdzić, co się kryje w tej tajnej bazie u Milki. Ponieważ nie wiem, czy wiecie. Znaczy, wiecie, bo to było na wczorajszym filmie zresztą. Na wczorajszym filmie byliśmy u Milki, spędziliśmy 24 godziny pod jej łóżkiem i zobaczyliśmy, że ma tam jakąś, prawda, wybudowaną taką bazę podziemną, w której otwierała jakąś skrzynkę, ale tej skrzynki tam nie było. Więc chciałbym wykorzystać dzisiaj ten dzień, że nie ma Emilii na serwerze, że aktualnie jej nie ma i mogę swobodnie przeszukać jej dom i chciałbym zobaczyć, co tam się tak naprawdę kryje i może coś tam znajdziemy, prawda, ciekawego. Jeżeli tak się nam to uda, to będzie naprawdę mega fajnie. Bo w sumie, no, tam coś na pewno jest, tylko jeszcze za bardzo nie wiem co. Mamy 4 obsydiany, więc to nam w zupełności wystarczy, żeby tutaj, prawda, zrobić to, co mamy zrobić. No więc ja mogę w tym momencie, prawda, wychodzić z kopalni, tylko to trochę zajmie, bo to z tej kopalni to się wychodzi wieki dosłownie się wychodzi z tej kopalni. Więc ja może po prostu zrobić cięcie i widzimy się za chwilę, jak już będę na górze. Okej, jestem u siebie na chacie, możemy zrobić enchant w takim razie, tylko pytanie, czy ja mam wszystko, co jest potrzebne do zrobienia enchantu. Tego w sumie nie przemyślałem, ale chyba gdzieś tu skórę powinienem mieć, ewentualnie jak nie mamy, to ją szybko zdobędziemy. Na pewno mamy papier, żeby zrobić książkę, więc potrzebujemy 3, żeby zrobić papier. No i naprawdę nie mam skóry. Naprawdę nie mam skóry, przecież ja zabijałem te krowy. Powinienem mieć chociaż jedną skórę. Nie mam jednej skóry nawet, to się nie dzieje naprawdę. Gdzie ja to wszystko dałem? Czy ktoś mi przyszedł i zabrać? Może ktoś przyszedł i zabrał, no dobra. Dobra, no to w takim razie, skoro ktoś mi przyszedł i zabrał, to teraz my musimy pójść i sobie zabrać. Więc lecimy w takim razie szybko jedną krowę załatwić po to, żeby po prostu wszystko było tak jak należy. Ja tylko sprawdzę, kurczę, coś tutaj, prawda, FPS-owo mogłoby być lepiej. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jakiś... Ja nie wiem, a nie, no w sumie jest dobrze, nieważne. Idziemy w takim razie po krowę, zdobyć tą jedną, prawda, skórę po to, żeby móc, prawda, zrobić tą, ten enchant. Potrzebujemy 2 diamenty, 1 książkę i 4 obsydiany mamy, więc super fajnie, patrzę tu, jak się jedna krówka wystawiła i idealnie dała skórę, no po prostu idealnie, lepiej być nie mogło. Zrobiliśmy to bardzo szybko. Dobra, więc robimy tak, te 2 diamenty mam ze sobą, nie mam, mam je w domku, więc musimy i tak tam pójść, ale i tak tam musimy pójść, bo tam że trzeba enchant postawić i zaraz lecimy do Emilii na chatę. Mam nadzieję, że odkryjemy to, co tam się kryje, że jakoś, prawda, nas to tam, że odkryjemy coś po prostu. Aktualnie jest bzyku tylko na serwerze, więc możemy się czuć spokojnie. Mam nadzieję, że bzyku na mnie tutaj nic nie nakabluje, bo jakby nakablował, byłoby cienko, ale dobra, weźmy sobie te 2 diamenty, mamy 2 diamenciki, robimy tak, uwaga, tu, papier, robimy tak, oj, nie to, robimy książkę, stawiamy 2 diamenty tutaj i stawiamy enchant. Idealnie. Uwaga, wielka chwila, uwaga, pum, jest. Mamy pierwszy enchant, który będziemy mogli tutaj cokolwiek zrobić. Ja też tutaj miałem troszkę tego, jak to się nazywa, lazurytu. O, właśnie, no nawet nie troszkę. I tu jest właśnie miejsce na ten lazuryt. Tu jest właśnie to miejsce, w którym on... Czy ja naprawdę miałem idealnie? O kurde, ale się trafiło. Dobra, tu mamy cały ten, tutaj w tych skrzynkach będziemy trzymać książki na enchant, a tutaj ten lazuryt. Myślę, że to jest idealne połączenie, tak jak może być. I będziemy sobie enchantować książki i inne takie. No po prostu będzie, prawda, picobello fantastico. A ja w tym momencie odkładam te wszystkie rzeczy i faktycznie idę do Emilii na chatę. Bo to jest ten moment, póki jej nie ma, jest tylko bzyku, więc możemy się czuć póki co bezpieczni. Ale... Jest ryzykowne, że mogłaby wejść na serwer, więc musimy uważać i w razie czego, jeżeli wejdzie, szybko trzeba uciekać. Bardzo szybko trzeba uciekać. Dobra, wchodzimy do środka. Tu jest ten napierśnik, myślę, żebym sobie go przytulił. Nie, no dobra, oddam go Emilii, nie będę jej go kradł.
nie jestem taki, ale to było gdzieś na dole. Dobra, schodzimy na dół w takim razie, żeby przejrzeć tutaj całą tą, prawda, podziemną, że tak to ujmę, jak to się nazywa, kondygnację. Jest takie słowo, tak się nazywają różne piętra, kondygnacje. Więc uwaga, tutaj jesteśmy, jest obraz, bum, przechodzimy na drugą stronę. Teraz tak, żeby nie nacisnąć na żadną półpłytkę, musimy ogarnąć, gdzie tutaj coś jest, aczkolwiek te półpłytki, nie wiem co one aktywują, szczerze mówiąc, boję się, że to będzie jakiś alarm, który może nawet polegać na tym, że tutaj jak klikniemy to jakieś TNT się wysadzi, więc bardzo bym tego nie chciał. Wydaje mi się, że za obrazami nic nie ma, nie wiem czy powinienem... A ten kobl tutaj, czekajcie. Rozwalę to, okej. Okay. Dobra, mamy kobla, przekopię się tu gdzieś. A nie, to chyba... Tu był stone! O nie, ona może zauważyć, że ja tutaj coś robiłem. O nie. Dobra, robimy szybką akcję w takim razie. Taką, że idziemy na górę i szybko przepalamy jednego stone'a, znaczy jednego kobla na stone'a tutaj w jakimś jej piecyku, żeby po prostu nie było przypału, bo jest aktualnie... O nie, tutaj nie... Fajny exp. Dobra, jestem hamem totalnym, ale no trudno! Leżał i czekał, no se zabrałem. No dobra, mamy expa więcej. No trudno. Nie mówcie nic, Emily, nie? Jakby co, to ja tego nie zrobiłem, nie? Jakby co, to ona sama se to zabrała i tak naprawdę te ziemniaki tam wcale nie było ich tam i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Dobra, możemy odstawić tam tego stone'a w takim razie na szybkości. Tu był stone, ale teraz tak, czy tutaj gdzieś... Dobra, desert mogę wykopać. Dobra, tu też, ale tu jest kobli jeszcze. Dobra, czyli jednak, dobra, bierze. Co? Uber tajna tajemnica? O co tu chodzi? Ej, dobra, czekajcie, ale to jest teraz tutaj, co jest grane, dobra. Bierzemy w takim razie tą książkę. Co tu pisz? Co? Ej, dobra, to jest ciekawe teraz, co tu się wydarzyło. Ja nie wiem, to jest po rosyjsku chyba. Czekajcie, skopiuję całe to. Czy nie wiem, czy powinienem to... Dobra, wiecie co, inaczej. Kopiuję to, skopiowałem to, odkładam tą książkę tutaj w takim razie, żeby nie było żadnego przypału. Tu stawiamy to. Tu stawiamy. I andezyt. Kurczę. Dobra, tak. I tu odstawiamy tą półpłytkę. Okej, wszystko jest tak jak było. Ja mam to skopiowane i teraz musimy szybko pójść zrobić znowu jeszcze jedną książkę po to, żeby móc zapisać w tej książce to, co tam było, póki to mam skopiowane, bo wiecie, bo jak wyjdę z serwera, to mi się ta kopia usunie, więc szybko potrzebujemy... Dobra, czekajcie, trudno, okradnę ją ze skóry, nie będę już leciał po kolejną krowę. Pytanie, czy ma tu jakąś skórę? Nie ma? Co? Niemożliwe. Naprawdę nikt nie ma skóry na... Dlaczego ta skrzynka jest otwarta? Dobra, nie wiem. To było przerażające. Ale jest tu książka, list od paliąki. No nie będę tego zabierać, nie mogę tego zabrać. Dobra, wychodzimy stąd. Idziemy w takim razie po tą krowę. No jednak musimy iść po krowę, ale dobra. Widzowie, ja w takim razie pójdę po tą krowę, zapiszę sobie to w tej książce, żeby mieć wgląd w to, co faktycznie tam było napisane, i w następnym odcinku postaramy się rozszyfrować język rosyjski prawdopodobnie, bądź ukraiński, one są bardzo podobne, ale postaramy się rozszyfrować, co tak naprawdę tam pisze, bo szczerze mówiąc, jestem mega ciekaw, jaka tajna wiadomość tam zostanie ukryta, więc odkryliśmy tajną wiadomość, coś czułem, że coś tam takiego będzie. Dobrze, mamy to skopiowane i zaraz wkleimy sobie to w książkę osobną, a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i bądźcie jutro tutaj razem ze mną na kolejnym przecudownym materiale. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, pozdro, pa pa.